Krystyna Pawłowicz nie budzi sympatii w wielu środowiskach i nie jest to tajemnicą. Często pod jej adresem kierowane były oskarżenia i groźby. Komu zależy, by zniszczyć posłankę? Jest oficjalne potwierdzenie. Krystyna Pawłowicz, jako jedna z czołowych postaci Prawa i Sprawiedliwości, jest obiektem częstego ataku ze strony przeciwników partii rządzącej. Wszystkim znana jest jej nieustępliwość, cięty język, a przede wszystkim odważne wypowiedzi, nierzadko kontrowersyjne nawet dla członków PiS. Krytyka dotyka każdego posła i każdy musi się z nią liczyć. Jednak w przypadku poseł Pawłowicz widoczne od lat są próby jej ośmieszenia, jak w sytuacji sprzed kilku lat, gdy w mediach przez cały dzień przewijało się zdjęcie posłanki jedzącej sałatkę w Sejmie, podczas gdy w Pałacu Prezydenckim trwało przesłuchanie prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie tzw. afery marszałkowej. Sytuacja z posłanką okazała się być jedynie przykrywką dla niewygodnego tematu. Komu podpadła Krystyna Pawłowicz? Można się spodziewać, że fala krytyki będzie spływać ze środowisk opozycji, niektórych mediów oraz internautów. Jednak czy takie działania ze strony własnej partii nie byłyby ciosem w plecy? Dziś na antenie RMF FM szefowa Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbieta Kruk w rozmowie z Robertem Mazurkiem na pytanie redaktora, czy wielokrotne słowa Krystyny Pawłowicz, która jest wyjątkowej klasy specjalistką od hejtu, nie zasługiwałyby na uwagę i pochylenie się. Odpowiedziała, że były podjęte jakieś tam decyzje partyjne, a na pytanie wprost przyznała, że były podejmowane próby wyciszenia poseł Pawłowicz. Oznacza to, że członkini Rady Mediów Narodowych, jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci Prawa i Sprawiedliwości, otwarcie przyznaje, że władze partii próbowały podjąć działania, aby ocenzurować jednego ze swoich najważniejszych posłów. Oznacza to podwójnie trudną sytuację dla Krystyny Pawłowicz, która najwidoczniej nie może liczyć na pełne wsparcie nawet we własnym środowisku. Czy może być to jedną z przyczyn decyzji poseł Pawłowicz, która w grudniu zapowiedziała definitywne odejście z polityki wraz z końcem kadencji Sejmu?